na was. Piękny dzień, fajny numer, taki dosyć wakacyjny, letni. Zaczniemy od sobie od rozgrzeweczki, ja też dzisiaj nie grałem, także na spokojnie. Póki co robimy sweepy na przytłumionych strunach. Wyciszę sobie, a my jedziemy tymczasem dalej, nie? Teraz trzy szybkie uderzenia naprzemiennie na każdą ze strun. To samo. Odwracamy kierunki. Kurde, mam klejącą kostkę. Coś mi się tu gdzieś glut przykleił od czegoś, nie wiem co to. Nieważne. Dobra. Ostatnio robiliśmy też fajną rzecz na rozgrzewkę, bardzo polecam. Idziemy sobie na przykład od ósmego progu i zaczynamy na pierwszej strunie. Uderzamy każdy dźwięk dwa razy, czyli od ósmego i każdy paluszek ma swój próg. I teraz idziemy z powrotem. No nie? Druga struna to samo. Trzecia. Czwarta. Piąta. Odwracamy, na szóstej strunie odwracamy patent, idziemy od czwartego palca do pierwszego. Piąta. Czwarta. No nie? To robiliśmy kostkując w dół. Za pierwsze uderzenie było w dół. Teraz uderzamy do góry pierwsze uderzenie. Trzy, cztery. Od czwartego palca. Każdy robi w swoim tempie, także nie przejmujcie się, no nie musicie grać równo. Teraz takie ekspresowe czwóreczki, od pierwszego do czwartego palca, tylko w górę, od ósmego progu. Od czwartego do pierwszego. Teraz pierwsze uderzenie jest do góry, to samo. Super ćwiczonko, właśnie już ręka trochę bardziej rozgrzana. Ostatnio zagraliśmy ostatnie arpeggio, które robi nam arpeggio emol na całym gryfie, gdzieś tam układa te dźwięki. I później pattern się powtarza, czyli zaczniemy od 12 progu, tak samo jakbyśmy zaczęli od pustej. Chociaż nie jestem pewien, czy chyba nie graliśmy, ale tak to zagramy. W każdym razie, mam nadzieję, że gdzieś macie zapisane te arpeggio. Zagramy sobie od pierwszego. Wolniutkie tempo. Jedziemy. 3, 4, ry. Kolejne. 3, 4, ry. Teraz zostało nam chyba ostatnie, w sensie od dźwięku E, tak jakbyśmy zagrali od pustej struny. Nie, to nie graliśmy, nie przypominam sobie. Dobra, to zagramy sobie od 12 progu. Dla elektrycznych będzie łatwo. Klasycznie, kiedy życie musicie tam wyginać i żeby sięgnąć do tych progów. Także spróbujmy sobie. Szósta struna. 12, 15. Dźwięki EG. Struna piąta, 14 próg, dźwięk H.
Struna czwarta, 12, 14, czyli od początku. No nie? Trzecia struna, 12, druga struna, 12, 15, pierwsza struna już, 12, 15. Mam nadzieję, że spamiętaliście. Zapiszcie sobie te progi, wróćcie wideo. Z powrotem już poszedłem. Spróbujmy na 3, 4 zagrać. Uwaga, 3, 4. Fajnie też robić sobie takie małe improwizacje na zasadzie, że gracie sobie e-moll. Grywam cały czas e-molla, żeby utrwalać to. Bardzo fajne skutki to... nie skutki, tylko... bardzo fajnie to później po prostu procentuje, co nie jest taki upał, sorry, że ten, ale jest po prostu skwar, a muszę mieć zamknięte okno, żebyście mnie słyszeli, bo od ulicy jest duży hałas, więc jest cierpienie. Dobra, mamy te arpeggia. Później sobie zagramy jakiś kawałek, który by ich wszystkich używał. Na razie ćwiczcie je sobie różnymi sposobami, tak jak na ostatnim filmiku, po 3, po 4. Tymczasem lecimy sobie dalej. Dzisiaj zagramy... Tak jak widzicie, to interko, specjalnie zagrałem trochę dłużej, bo intro jest intrem, ale oczywiście jest później podkładem na zwrotkę, jak już wchodzi wokal, więc to jest wygodne, że już się ma za jednym zamachem zrobione dużą część utworu. Oczywiście można pograć też akordy i je pogramy, jak najbardziej. Tymczasem zaczynamy. Sam począteczek. To jest mega typowy zabieg w jakiejś takiej muzie około rock'n'rollowej, coś w tym stylu, nie? Że tu, 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 tum. I to podejście, piąta strunka. Piąta pusta, drugi próg, czwarty i pusta czwarta. Czyli to całe przejście jest jakby wycelowane w dźwięk D. W uderzenie na strunę D. To jest do prowadzenia, nie? Później mamy uderzony akordzik D-dur. Spoko? Spoko. Później idziemy na szóstą strunę i łapiemy ten kształt jakby G-dura. Tak jak na piątej i szóstej strunie. Czyli trzeci próg. Szóstej, drugi próg na piątej i uderzamy szósta, piąta, szósta. Zagrajmy od początku. Dobra, już wyprzedziłem dalej, bo zagrałem pustą piątą strunę. I z tego miejsca uderzamy uderzamy cztery razy pustą piątą strunę, czyli dźwięk A. Zagram od początku. I w tym miejscu pattern się powtarza, czyli gramy. Spróbujmy sobie razem mega, mega wolno zagrać, dźwięk po dźwięku.
Wszystko zostało wyjaśnione, także bądźcie czujni. Tu nawet chyba tabulatury nie trzeba. Spróbujmy sobie jeszcze raz. Zaczynamy piątą strunę. Turbo wolne tempo. Raz, dwa, trzy. Oczywiście całe interko jest oparte na akordach, no nie? Często zdarzało się, że sobie analizowaliśmy, że tabulatura, która jest na przykład na intrze czy coś, bezpośrednio wynika z jakiegoś akordu. I w tym przypadku, no w sumie zaczynamy od A, ale progresja później na zwrotce jest D-dur, G-dur, A-dur. Zagram wam początek i później akordy, jak one się pojawiają. Niestety jest to szybkie tempo, więc będziecie musieli tutaj się uwijać ze zmianą akordów, ale jest to do zrobienia. Przejdźmy sobie do kolejnej części, bo już mamy w sumie lwią część utworu zrobioną. Zostało tylko taki bridge, coś w rodzaju, nie wiem, coś takiego dziwnego. To jest taka część, na której oni śpiewają takie typowo Beatlesowskie klimaty. Także to zaraz sobie ogarniemy, ale zanim pojawia się solo. Solo jest takie. Czekajcie, może zagram. Zacznijmy sobie najpierw solo. Co od razu mogliście usłyszeć? Fajnie zwracać uwagę na takie rzeczy. Dlatego też o tym wspominam. Jak ja się czegoś uczę nowego, od razu na to patrzę. Solo jest powtarzalne. Tam jest patent, który jest powtórzony. 4 razy bodajże, nie? Więc super. Do nauki petarda. Zaczynamy od dźwięku fis. Jest to dźwięk na czwartym progu czwartej struny. Idziemy na pięterko niżej, trzecia struna, czwarty próg. I rytm jest taki. Bam, bam, bam. Tak się zaczyna. Idziemy później na drugą strunę i tam gramy dźwięki decis. Są to progi trzeci, drugi. W całości klei się to tak. Próbujemy ten początek. Nie? Mam nadzieję, że macie. Końcóweczka tej frazy, która się powtarza, jest na trzeciej strunie. Gramy tam dźwięki A na drugim progu, H czwarty i A z powrotem drugi. Mamy coś takiego. Wszystko jasne. Jak nie, to cofnijcie sobie albo zatrzymajcie. Za chwilę to jeszcze poćwiczymy po całości z utworem. Po
solówce jest ta część, gdzie śpiewają A i tam dziubiemy akord A. Więc tutaj się wszystko zgadza, tekst z akordem w ogóle, jeden do jednego. Także dziubiemy tam sobie A. Możemy właśnie tak... Akordy. Dobra, mniej więcej przebieżka zrobiona, zaraz sobie zagramy po całości. Umówmy się, że intro będzie intrem i przez dużą część, pierwszą zwrotkę gramy cały czas intro. Będzie trochę szybko, ale zobaczycie przynajmniej jak to leci. A tak to próbujcie na bieżąco w swoim tempie łapać na jakąś część. Na drugiej zwrotce zagram na akordach, jakimś biciem czy pojedynczo. Zobaczycie jakie są możliwości, co można tam zagrać. Później jest solo. Po solo to A. Znowu zwrotka, znowu to A i chyba jest koniec. Tak mniej więcej ten kawałek jest poukładany. Więc bardzo schematyczny, prosty przede wszystkim. To spróbujmy sobie zagrać od początku. Pójdę na drugi. Trochę głośniej w ogóle, bo ja sam sobie usłyszę. Jeszcze rozstrojone D zagrali na końcu. No a ta końcówka taka rozwalona, także tu niedokładnie zagrałem to, co tam jest. Tak to leci po całości, to jest cały kawałek, więc da się to ogarnąć. Jedyna trudność tutaj, co może być dla was, to tempo, no nie, żeby się wyrobić. Jak ugracie w takim, to już będzie sukces i w takim spróbujcie to ugrać po całości. Taby nie dawałem, bo od razu, żeby to zrobić na pamięć, to jest mega praktyczne. Jak coś, to sobie wróćcie, wszędzie starałem się mówić, jaki próg, jakie coś tam. No najgorszy chyba ten początek, jeżeli chodzi o stopień trudności, a później spoko. Bicie też,
jest taki specyficzny klimat. Najlepiej pasuje to intro. Można pierwszy stopień, to jak zwykle mówię, że robimy bazę, czyli pojedynczo. Możecie zgapić to bicie na spokojnie sobie. Tymczasem bardzo Wam dziękuję. Jeszcze mamy dwa zajęcia online, filmiki, które się pojawią w lipcu. Jeszcze będą dwa, a później wielki powrót do normalności w miarę. Oby jak najdłużej tak zostało. Tymczasem jeszcze do zobaczenia za tydzień i za dwa tygodnie. Także trzymajcie się ciepło na pewno. I wszystkiego dobrego. Na razie, pa, pa.